Zarówno animacja, jak i teatr lalki, teatr kukiełki kojarzy się przede wszystkim ze spektaklami dla dzieci, czy z przedstawieniami dla dzieci. Ale to nie jest cała prawda. Nie. Teatr Groteska razem z osobą dyrektora Adolfa Welczka ma taką mocną wiarę w nowe media i, no i po prostu drążymy temat multimediów, nowego języka wspomagającego przedstawienie i każde prawie już teraz, każda premiera ma w sobie elementy mappingu, zarówno te premiery spektakli dla dzieci, gdzie w oczywisty sposób jakby kolorowe projekcje bardzo ładnie wspomagają plastyczność przedstawień, jak również całą serię przedstawień sceny dla dorosłych. Teraz projekcje jakby wchodzą szturmem, czy weszły szturmem do teatru i są używane jako dodatkowe medium, które wzbogaca widowisko tam, gdzie trzeba oczywiście i wspomaga odbiór, wyastrza konteksty i daje to, jest to następne narzędzie w rękach reżyserów. Jednym z najgłośniejszych waszych spektakli jest przedstawienie oparte o twórczość Chagalla, w którym właśnie w ramach tych projekcji scenicznych pojawiają się ożywione multimedialnie obrazy, malarstwo Chagalla. Jak tutaj wyglądała praca nad tym spektaklem? Spektakl Tomasza Chagall powstał jakby w ciągu długiej współpracy, około roku. W ścisłej współpracy z reżyserem Adolfem Welczkiem. Animacja powstawała jakby równocześnie z kształtowaniem się scen konkretnych i powstaje właściwie od dużego ogólnego szkicu po bardziej zaawansowane, doprecyzowujące się elementy, czyli od takiego bardzo ogólnego ogólnych klocków poukładanych w sceny. Potem każdy klocek rzeźbimy następną warstwą szczegółów, detali plastycznych, form plastycznych nakładamy i całość, miejmy nadzieję, składa się tuż przed premierą w coś, czego my tak naprawdę też jako twórcy pracujący przy spektaklu nie widzimy do samego końca. Czy tę technikę ożywiania przedmiotów, którą stosujesz w ramach animacji scenicznych, można przenieść też na zewnątrz, na przykład ożywiając budynki chociażby? Tak, jest to jakby outdoorowo, zewnętrznie zastosowana technika 3D mappingu, gdzie jakby na bazie szkicu, który się robi, wypuszczając z projektora światło, oszkicowuje się cały budynek, wyznaczając sobie ramy jakby do projekcji i wtedy działa już klasyczna animacja. Możemy w ramach tych określonych ram działać nastrojem, kolorem, tempem. Teatr kukiełkowy kojarzy się głównie z realizacjami dla dzieci, ale to nie jest do końca prawda, bo macie również w swojej ofercie spektakle dla dorosłych. Są to spektakle, które dają możliwość wniknięcia, nie wiem, w swoją wrażliwość, wysłuchania i odkrycia może czegoś, co mieliśmy zapomniane albo odłożone na później. Poszukiwanie wiecznego dziecka w sobie. Tak. Spektakl Tomasza Chagalla, szeroko jakby nagradzany już po całej Europie, też jest w pewnym stopniu jakby spektaklem dla dorosłych, bardzo mocno eksplorującym plastykę sławnego malarza. Projekcje są tam bardzo ważnym elementem scenografii. Mamy elementy scenografii, które
które rozbrzmiewają ferią barw Chagalla. Mamy elementy scenografii, które są noszone, a jednocześnie są na nich narzucone projekcje. I wszystko ożywa w jakiś taki sposób. Nie traktowaliśmy malarstwo Chagalla jako jakąś taką bazę, oczywiście z wielką pokorą, ale jakby nieczołobitnie i próbowaliśmy tą plastykę ożywić na sposób, który jakby wspomógłby całą historię, a historia jest de facto jest o wielkiej miłości i projekcje oraz cała plastyka wymyślona wspomaga to i jakby zamyka w zgrabną całość. Czy te spektakle dla dorosłych, przygotowanie animacji do tych spektakli dla dorosłych wymaga innego podejścia niż w tych spektaklach dla dzieci? No myślę, że dorośli szybciej wietrzą tańsze sztuczki i trzeba być w jakiś sposób uczciwym i dla mnie jako plastyka jest to też świetna okazja, żeby zmierzyć się z takimi z taką klasycznym takim rzemiosłem artystycznym, gdzie mogę działać kompozycją, światłem, natężeniem, nastrojami, budować pewne nastroje. Także jako absolwentowi animacji jest to mi bardzo jakby na po drodze i czuję się poważnie spełniony w tej roli.